biegiem młodego maratończyka. Zapisało się 330 osób i około 330 dzieci wystartuje. Ileś nie odebrało. Część dopisaliśmy dzisiaj, chociaż zapisów w dniu dzisiejszym nie było, ale szkoda było tych dzieciaków, te dzieciaki zostawić same sobie. Zdecydowanie więcej chłopców biegnie niż dziewczynek. Myślę, że to się przyjęło i co roku uda nam się taki bieg organizować. 450 metrów do pokonania to jest więcej niż jedno okrążenie stadionu. Zatem jeszcze chodzić nie potrafi, a już biega. Mamy 9 kategorii, od takich najmniejszych maluszków, dwulatków, do dzieci, które mają po 15-16 lat. Każde dziecko, które odebrało pakiet i numer startowy, odebrało pakiet startowy, w którym było woda, jakieś słodkości, każde dziecko otrzyma na mecie medal. Dla pierwszych trzech w każdej kategorii przewidzieliśmy puchary. I nagrody rzeczowe. Były to piłki, paletki, różne inne gadżety, które zasponsorowali nam sponsorzy. Dobrze, jestem dumny. Dobrze, że są takie biegi, dlatego że łączą dzieci przede wszystkim. Wypady, tak? Wypady łączą, tak? Można wyjść z dziećmi na spacer, pobiegać. Dzisiaj jest moda na bieganie, na jeżdżenie, na rowerach, spotykanie się. Także bardzo fajnie. Pewnie pozdrawiamy całą naszą rodzinę i wszystkich ludzi ze Świętna, tak? I sześciolatków! Dobra, dzięki, pozdrawiam. Cześć. Biegło mi się bardzo ciężko i bardzo trudno. I z trudnością dobiegłem do mety. Chcę pozdrowić moją mamę i mojego tatę i klasę trzecią B. Bardzo fajne przedsięwzięcie i chyba najlepiej zorganizowane z tych wszystkich biegów dla dzieci, w których no, dane mi było brać udział razem z dzieciakami naszymi, bo i córka biega, i syn biega. Także w Olsztyn zdecydowanie tutaj przoduje, trzeba powiedzieć. No fajnie, mam teraz już nowe koleżanki, wszystkie też jagody, tak jak ja, no więc fajnie było. No tak, chciałabym pozdrowić moją przyjaciółkę Julię. Tak, chcę pozdrowić moją kochaną żonę Anię, która niestety dzisiaj nie biegnie, ale też zaczyna biegać razem z nami. Pozdrawiam całą rodzinę, wszystkich przyjaciół. No, pozdrawiamy tu wszystkich mieszkańców, z Bąszyń cały, Strzyżewo, w którym mieszkamy, no i wszystkich znajomych. Pozdrawiamy. Dziesiątka wpisała się już na stałe w promocję powiatu. Z roku na rok możemy zaobserwować coraz to większe zainteresowanie mieszkańców, jak i też uczestników, którzy przybywają z różnych stron Polski i spoza granic. Także zainteresowanie jest bardzo duże i z roku na rok coraz to większe. Zapisało się 1180 biegaczy. Trasa biegu i logistyka tutaj na tym terenie jest dostosowana mniej więcej do 1200 osób. Mamy licencję na 5 lat na organizację tego typu biegów. No, zobaczymy, co będzie na przyszłości. Na chwilę obecną ta grupa 1200 osób będzie grupą maksymalną. Jest to czwarta edycja w Olsztyńskiej Dziesiątki. W biegu weźmie udział 1200 osób. Z Wolsztyna mamy około 240 biegaczy. Reszta to są osoby z różnych miejscowości, z całej Polski i z nadmorza, i z gór. Poza zabezpieczeniem biegu propagujemy tutaj bezpieczeństwo pożarowe, czujki dymu, czadu i bezpieczne zachowanie dzieci w wakacje, tudzież w innych normalnych okolicznościach, w których żyjemy. Mamy też tutaj małe stanowisko z jednym fantomem, co prawda dla biegaczy, dla wszystkich uczestników biegu, dla gości.
aby mogli spróbować reanimacji, jak to w rzeczywistości, ile siły trzeba włożyć, aby skutecznie i prawidłowo prowadzić ten proces przywracania człowieka do życia, jeżeli będzie taka potrzeba. Również serdecznie witam wszystkich gości przybyłych jako kibice i członkowie rodzin. Witam serdecznie. Niech pobyt na ziemi wolsztyńskiej będzie dowodem tego, że jesteśmy otwarci, przyjaźni i zawsze gotowi do działań. Szanowni Państwo, pozwolę sobie jeszcze powiedzieć, że zapraszam Was na przyszły rok, na piątą kolejną Wolsztyńską Dziesiątkę. Życzę Wam udanego biegu, a po tym biegu miłych wrażeń na ziemi wolsztyńskiej w gronie miłych osób. Pozytywnie oceniam zainteresowanie mieszkańców, a przede wszystkim uczestników. Przekroczony 1000 uczestników na mecie świadczy o tym, że impreza trafia w zainteresowania nie tylko powiatu wolsztyńskiego, ale przede wszystkim Wielkopolski, a czwarta edycja to tylko potwierdza. Na ulicach Wolsztyna wspaniała inicjatywa, która z roku na rok przyciąga coraz większe rzesze sportowców. Biegną nie tylko mieszkańcy miasta, gminy, ba, biegnie można powiedzieć cała Polska. Z pewnością jest to wspaniała promocja naszego miasta. Jest to bardzo duże przedsięwzięcie logistyczne. Bez udziału oczywiście i działań Wydziału Oświaty i Promocji w ogóle powiatu, wydziałów powiatowych, bo zarządzam też powiatowy dróg, ale też i różnego rodzaju pomoc jak najbardziej sponsorów i wolontariuszy, którzy pomagają przy organizacji tego biegu, byłaby niemożliwa. Także jest to bardzo duże przedsięwzięcie, ale działania wielu, wielu, wielu osób i organizacji. Jesteśmy firmą rodziną i zarówno jako Pak Logistik i zarówno jako Dana Wood, więc jak najbardziej wspieramy inicjatywy, w których mogą brać udział całe rodziny. Tak, staramy się oczywiście pomagać finansowo. Jest to dla nas też powód do dumy, że możemy być częścią tego miasta i wspierać inicjatywy tutaj powstające. Bieganie jest nie tylko modą, bieganie jest przede wszystkim walką ze sobą, walką o własne zdrowie. Sp-
sport powszechny jest jak najbardziej potrzebny, a myślę, że właśnie takie zawody jak dzisiaj, które są podsumowaniem całorocznych treningów, no to jest takie święto dla nas wszystkich biegaczy. Biegło się ogólnie bardzo fajnie, lepiej jak w tamtym roku, ponieważ pogoda chyba, wydaje mi się, że dopisała, nie było tak gorąco jak w zeszłym roku. Zważywszy na ilość osób, na przygotowanie było rewelacyjne. Oprawa, wszystko naprawdę super. Brawo Krzysiu, gratulujemy. Przyjechałem zrobić tu mocny trening, aczkolwiek po cichu liczyłem na zwycięstwo. Wiedziałem, że będzie paru mocnych rywali. Do 5 kilometra biegłem z nimi i później udało się uciec. Spokojna, nie ma zbyt dużo podbiegów, ani specjalnie zbiegania. Także spokojna trasa. Trochę może gorąco było, ale to nie przeszkadzało w biegu. Także było bardzo dobra trasa. No bardzo fajnie, no nie było zbyt gorąco. Moim zdaniem jest sam raz temperatura, bo tu koleżanka może... Ja wolę takie chłodniejsze dni, ale biegło mi się dobrze. Bardzo fajna atmosfera, także fajny bieg. Jak dożyję w przyszłym roku, przyjadę również.